Siema, z tej strony Niekryty Dzik. Witam was w kolejnym odcinku serii z GTA 4. Zagrajmy w GTA 4. I co, bez zbędnego przedłużenia, zacznijmy sobie misję u Kuby. Już wcześniej mieliśmy do niego zajrzeć, ale przerwał nam Roman. Miejska dżungla, nie, betonowa dżungla. It's Nico. Nico? Yeah, me bleach hard last night, you know. Me soon come, yo. That's what I... What? What up, Nico? Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Eh. He's okay. Eh. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come for to a fool in a Nico. Kubuś jest chyba ostro skacowany po imprezie. Dobra, i bierze nas na jakąś przejażdżkę. Pewnie będzie nas o coś prosił. O, jak zwykle, czyli Kubuś ma jakiś interes do załatwienia. Aha, czyli mamy jechać do jego mieszkania, czyli to nie było jego mieszkanie. On tu u kogoś był. Kubuś jara w samochodzie zielsko. Mówi, że szyby mają być zamknięte. Bo wywieje. Dobra, no to jedziemy mu pomóc. Znowu jakiś interesik. Ciekawe, czy dojdzie do strzelaniny. Pewnie tak. Ale to dobrze, bo tak jak mi poradziliście, oskamowałem trochę policję z broni. Trochę shotgunów mi tam wpadło, więc będziemy gotowi przynajmniej. Ładna dzielnica w ogóle swoją drogą. Taka trochę bogatsza. Dobra. I dzwoni do nas. Okej, czyli chcieli go wydymać. Chcieli wydymać Kubę, ale teraz Kuba wydyma ich. I my musimy ich zabić. Dobra, dwóch się udało. Jeszcze jeden. Dobra, tylko ja bym chciał ich jeszcze oskamować z broni. Scammers gonna scam. Bo wiecie, broń na drzewach nie rośnie. Ogólnie strasznie podoba mi się pogoda, jakby ta deszczowa. Wszystko się tak fajnie odbija. Dobra, wsiadaj, Jacob. Zjarany Jacob, typowy zjarany Jacob. Dobra, jedziemy do jakiejś kamienicy. Naprawdę ładna dzielnica, podoba mi się ona. Oj. Martwy idiota. Dobra, tu jest jakaś kamienica. Aha, czyli tu też będzie trochę strzelania. Trochę więcej. Dobra, wyciągnę już shotguna, którego udało mi się oskamować z policji. Wciśnij Kuby schronić się za ścianą. No dobra. Rozwalimy to miejsce w pył. Kolejny kozak. Dobra, jest jakiś gość. Kurde, nie trafiłem. Ale i tak gość jakby się przestraszył i zleciał ze schodów. Dobra, bo on tu będzie. Dobra, teraz przeładowuję. Dobra. Wow, Nico. Opuść się. Dobrze, że tutaj nie ma takiej misji, że
Jakub ma ograniczone życie, żeby go... I pyk. Już. Dobra, jest apteczka pierwszej pomocy. Chyba pierwsza od początku gry. Raz masz. Dobra, oskremujmy ich. Z lutu, ale w ogóle nam życie nie ubyło, więc jest spoko. Wow! Kuba zjarany się przewrócił. Dzień dobry, panie władzo. Już chowam tego shotguna. Pan władza w ogóle nie zainteresowany. Pan policjant porządku pilnuje, on ma wszystko w dupie. Tak pilnuje porządku, że biegam sobie ze shotgunem w biały dzień. Batman tell me say yo Jacob, kill him, Jacob, show that, etc. etc. In always logical, but I and I follow. See? The other day, him called stab a man for giving a school face. Orders are sometimes hard. You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real. I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. No, także trochę się też dowiedzieliśmy. Kubuś też, w ogóle jak dymi z tego samochodu tym zielskim. Kubuś też jest lojalny, z tego co powiada. No tak jak Nietoper napisał, Kubuś to trochę taki Cezar, jak z GTA San Andreas. Taki przyjaciel dobry. Dobra, czekałem chwilę na telefon od Kubusia, ale nie zadzwonił, więc postanowiłem, że pojedziemy sobie do tego Faustina. Zabezpieczyłeś się. Ciekawe, o co może chodzić. Hey, Nico. Hey. Come in. Thank you. Ale chata, co? Oh. Lay off that stuff. Alko I dragi. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Panie Walio. Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Na Placu Czerwonym. Still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. Dobra, słabym punktem tego Faustina, czy tam... Nie wiem, jak się nazywa ten gość. Faustin, Michał. Słabym punktem jest to, że jest uzależniony, widać. All alone. Don't think I cannot see through you. After coś się tu wydarzy. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking. I jest plot twist. No tego się nie spodziewałem. But you treat me like a child. I run things my way, Dmitry Raskolov. My fucking way.
Get out of my sight! Or I fucking kill you! Dobra, dziwne są tu relacje między nimi. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Dobra, mamy zabrać... Dobra, czyli to jest Dimitri, teraz już będę wiedział. Ten wychillowany, uspokojony to jest Dimitri. A tamten to jest Faustin chyba. Dobra, musimy jechać do jakiegoś sklepu z jakąś erotyką. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the trigger. Mikhail to w takim razie. To który to Faustin był? Teraz się pogubiłem w tej całej trójce. O kurde. Ale to jego wina, patrzcie, bo tu są dwa pasy, on wyjechał na środkowy jak jakiś kretyn. Gdzie jest pan policjant, ja się pytam w takim razie. Wejdź do sklepu. Dobra, no to nie jest amerykański sklep. Pytanie, czy ja będę musiał tu jakieś cenzury robić. In the back? No, he's... Better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage Bush. Klasyczny Bush. Wasn't for that? I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them? Myślisz, że możesz poszerzać swój biznes i kręcić pornuchy? That way was gonna cut you. Your books are closed until your parents are cut. Nico, take this and cover Joseph. Musimy wycelować w Josepha. Który to Joseph? We ain't making that much cash. It's not the listen, big guy. Posłuchaj kolego. To ty mnie posłuchaj, zaraz cię postrzelę. A co ja mam od nich? Postrzel to ścierwo w nogę. Kogoś jeszcze będę musiał postrzelić? Aha, to był jakiś aktor. To był owłosiony z Brazers pewnie. I pyk, oponent zmiażdżony. Dobra, czy ja mam jeszcze kogoś postrzelić? Chętnie chciałem go postrzelić, no, skoro jest aktorem. No ale dobra, no nie chcę zdupić tej misji. Dobra, jedziemy w jakieś jeszcze jedno miejsce z Dimitrim. A tu ludzie już srają pod tym, pod hydrantem. Pod hydrantem to psy sikają, a nie ludzie srają. O, jedziemy po jakąś broń. Czyżby ammunition będzie dla nas otwarte w końcu? Już nie trzeba będzie skamować policji w takim razie. Dobra, dzwoni do niego Michail, czyli to jest ten naćpany, nieobliczalny, to jest Michail. A ten, co z nami jedzie, to jest Dimitri. To jeszcze pozostaje mi ustalić, kim jest Faustin w takim razie. Na konto pana Faustina, no za... A może to jest Faustin Michail w takim sensie? To by miało sens. Fajnie w ogóle wygląda tutaj kupowanie. Gość ocenia, czy wyglądamy na gliniarza. Jeżeli nie, no to możemy kupować. Świetnie. Pełna anonimowość. A, model pokazowy wkrótce. Model wkrótce. A cokolwiek mogę tutaj kupić? O, jest Uzi.
Enter. Wow, 1200 za Uzi, a wcale nie ma go dużo. Aha, ale dostaliśmy jakby na nie swój rachunek, tak? W sensie zapłacił za nas Dimitri. Ale tak tylko 50 naboi, to trochę mało. No ale dobra, no może nie wiem skąd wziąć naboje do Uzi. Policja chyba nie nosi Uzi, chyba że specjalnie, siły specjalne. Musiałbym sprawdzić też, czy na mapie gdzieś są pochowane bronie, wtedy byłoby łatwiej. Chociaż wystarczy ten shotgun moim zdaniem i zwykły pistolet. M-ka też pamiętam jest dobra. Dobra, no to odwieźmy tego Dimitriego. Dobra, jesteśmy po tej misji. I teraz pojawił mi się znacznik Jacoba i Faustina i mam w sumie trochę dylemat. I nie wiem do kogo podjechać, no ale dobra, podjedźmy do Kubusia. Dobra, jesteśmy już pod chatą Kubusia. Ale w międzyczasie jeszcze wpadłem w radiowóz policyjny. Dobra, mamy misję Cień. Mamy kolejną postać. A, czyli to jest cały Batman, o którym mówił Jacob. Obydwaj mają tak dziwnie mówią. O, i siedzi zjarany Kuba. No problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy ramp with bad man, you know. I'm gonna ask you a favor. Go on, no. Hey, my youth. Some boy them dip on the corner and thing and. The boy them sell some things and thing and. On mi się kojarzy jak ten Big Shaq. Every corner my corner. Dingo skrrr. My money and thing, you know. I know sweat I go you know. I want. Mają podobny slang. See. All right. Let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting them in. Okay. So when you go down there. Dobra, czyli Batman ma dla nas, ma do nas prośbę, żeby pozbyć się jakichś tam handlarzy narkotyków. Cheap, my youth. You worry about cheap. We not worry about cheap, you know. The boy them dip on the corner, me say the boy them other things on my corner that and thing. Jezus Maria, jak on gada. Jak brapował. The boy them go on and say, oh, they wanna give me my money. Oh, something go on with that. Ciekawe, czy Niko coś w ogóle czai. The boy them are some novice, seeing? You go find him when you go up on the corner of Alpha and Salt Button. Seeing? When you go down and say, you go see him and just deal with them, seeing? And you'll find out how them work, alright? Alright. Alright. You want some of that spliff here? No, thanks. Chcesz gibona. Alright, respect. Mayo, pass me some of that thing we have over there, sir. Alright, yeah. All right, King. Dobra, no to jedziemy zrobić małą rozróbę. Ciekawe, czy policja mnie goni. Nie, dobra, przestali. Wziąłbym jakiś szybszy pojazd. Żałuję, że nie wziął. Ten jest pewnie szybki. No ale dobra, bo tu jest już radiowóz, a nie chcę ryzykować. No kurde! Dobra, z tego co widzę, no musimy pojechać na kolejną wyspę. Czyli jakby to już jest ten moment, w którym opuszczamy tą główną wyspę i poszerzamy nasze możliwości, jeżeli chodzi o mapę. O, i 5 dolarów musiałem zapłacić za przejazd przez tą bramkę. No dobra, jedziemy dalej, jesteśmy na miejscu. My mieliśmy tych dealerów zlokalizować i są. Czy chyba tylko jeden dealer? Yo, I'm all out of product, dropping in to pick some up. Be ready. Podążaj za handlarzem. No dobra, czyli musimy go śledzić, czyli też bardzo charakterystyczna misja w GTA. Często tak jest właśnie, że musimy kogoś śledzić. Już chyba od GTA 3 to tak było. Kurczę, nie chcę go zgubić. Nie mogę się zgubić. Kurde, spłoszyłem go, dobra.
Tak myślałem właśnie, że będzie tak wyglądać. Ale zapierdala, no. O, zaciął się. Ale chyba nie mogę do niego strzelać. Nie, dobra, lepiej nie, bo jeszcze... Wow. Ej, tak naprawdę już mógłbym go teraz strzapić. Dobra, bo to było skryptowane. Ja myślałem, że ktoś faktycznie w niego wpadł, a to tak miało być. Wow. Rzucił w nas jakąś typiarą w ogóle. Bez skrupułów. Pytanie, czy ja będę musiał go zastrzelić, czy... Już teraz bym to chętnie zrobił, bo już mam... Tyle okazji miałem do strzału. Niko, no weź biegnij szybciej trochę. Ej, broń jakaś. Kurczę, za mało tego Uzi. Ej, za wysoko pobiegłem. Shit. To tu nie. Tu? Ale to jest zamknięte. A może muszę strzelić w zamek, dobra. O, ale ich nie. O, ty kurwa. Dobra, jeden już odpadł. A jakbym rzucił tam mołotowa? Czy to ma jakieś... Drzwi się zamykają, kurde! Fuck! Ale zdupiłem. Dobra, o mało co prawie się nie zabiłem, muszę teraz uważać. Kurczę, no wyjdźcie jakoś. Dobra, jeden już jest. Może jeszcze raz rzucę koktajlem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, chyba dostał. Dobra, jest. Misja wykonana. Mamy to za sobą. Tylko ja bym chciał jeszcze tamtą broń ogarnąć. Stamtąd. Dobra, no i teraz już żadnej misji. Dobra, dzwonimy jeszcze do Kuby. Tell Batman that I got rid of the competition. Righteous. The corner belongs to I again. And nobody gonna fuck with I's corner no more, no thing. One love, Nico. Dobra, no to mamy tę misję za sobą. Teraz widzę, że na radarze jest tylko misja od Faustina. No i udamy się teraz do niej. Ale to już tak naprawdę w następnym odcinku. Dzięki za obecność, że dzisiaj byliście ze mną. Zapraszam was na kolejny odcinek. I co, widzimy się w kolejnym. Piona!